Czy warto planować przyszłość na poważnie w tak niepewnych czasach? Takie dostałem od Was pytanie. I faktycznie wiele naszych planów sprzed pandemii, sprzed dosłownie kilku lat, dzisiaj się wydaje kompletnie nierealnych, wydaje się śmiesznych. Czy warto, człowiek sobie zadaje pytanie, czy warto w ogóle, czy jest sens planować przyszłość w tak niepewnych czasach? Jak co tydzień Wy pytacie, ja odpowiadam. Jedziemy! Jesteś, jaki postanawiasz być, jaka postanawiasz być, a nie jaka się urodziłaś. To jest moje życiowe motto, które od kilku lat sprowadza mnie przed tą kamerkę i w różne inne miejsca, żeby się z Wami dzielić moją cotygodniową dawką praktycznej inspiracji z naciskiem na praktycznej, to znaczy takiej, którą można od razu dzisiaj zastosować, a nie tylko sobie o niej pofilozofować. Tym, którzy oglądają mnie pierwszy raz, jak zawsze na początku króciutko się przedstawię. Jestem pierwszym w Polsce posiadaczem wyjątkowej amerykańskiej licencji coachingowej Certified High Performance Coach. W moim wolnym tłumaczeniu coachingu wybitnych rezultatów, jednego z najlepszych programów coachingowych na świecie i wieloletnim partnerem biznesowym Briana Tracy. Wcześniej wiele lat w korpo, a jeszcze wcześniej byłem zawodowym tłumaczem przez lata i między innymi miałem zaszczyt tłumaczyć rozmowy prezydenta USA George'a Busha seniora w Białym Domu, czy brytyjskiej premier Margaret Thatcher. Jak zawsze też, na początku, zapraszam wszystkich, którzy się jeszcze nie zapisali do mojej autorskiej grupy Mistrzowie Intencjonalnego Życia, tutaj na Facebooku, żeby to zrobili. Wpisuje się w wyszukiwarce Facebooka, nie w wyszukiwarce Google'a, tylko Facebooka, tam gdzie wpisujemy nazwisko znajomego, jak go szukamy. Tam się wpisuje Mistrzowie Intencjonalnego Życia i grupa się objawia. Nic nie kosztuje, ale warto, dlatego że Facebook daje Wam 100% powiadomień o wszystkim, co się dzieje na fanpage'u, a wszystko, co się u mnie dzieje, zawsze trafia na grupę, więc od razu się dowiadujecie i na pewno nikt tego nie przegapi. Hania Guten Abend z Niemiec. Dzień dobry wszystkim, bardzo ciepło Was witam. I zanim zacznę, to poproszę, byście się podzielili tu w komentarzach, tak bardzo króciutko, czy Wy planujecie na poważnie przyszłość w tych trudnych czasach. Jak takie, nie wiem jak to nazwać w ogóle, zawalenie się takiego przewidywalnego świata wpływa na Was? I czy Wy sobie robicie plany na przyszłość, czy nie? Muszę Wam powiedzieć, że w Warszawie, gdzie mieszkam, często na ulicy spotykam naprawdę wypasione bryki na ukraińskich numerach i za każdym razem, jak za takim samochodem jadę, jakimś Porszakiem, czy Mercedesem, czy czymś, to za każdym razem uświadamia mi to dramat ludzi, którzy często uciekli tym samochodem od wojny i to jest ich jedyny dzisiaj majątek i to często są bryki na leasingu, więc nawet nie jest ich. I myślę tak sobie, to są ludzie, którzy musieli uciec od bardzo fajnego życia. Ich życie było mega fajne, było przewidywalne i ich plany legły w gruzach, cała ich przyszłość właściwie nie wiadomo do dzisiaj, jak będzie wyglądała. Może nigdy się nie podniosą. I rzeczywiście, jak się coś takiego widzi, to trudno sobie nie odpowiedzieć na pytanie, co z nami, tak? Widzę, że tutaj piszecie w komentarzach, Hania robi sobie, Hania mówisz, że to wpłynęło na Twoje planowanie przyszłości. Julita, mam z tym problem, próbuję. No właśnie. U nas też gospodarka się wali i jeszcze się nie zawaliła, ale się wali, tylko wygląda jeszcze z rozpędu, że jest tak dobrze, jak było kiedyś. Więc człowiek oczywiście wątpi w sens takiego planowania i to jest logiczne, że zadajemy sobie pytanie, czy jest sens w ogóle robić jakieś poważne plany na przyszłość, skoro wszystko się może tak zawalić. Ja długo nie planowałem swojego życia, muszę powiedzieć, aż głupio się przyznać, dlatego że ja płynąłem z prądem, tak ja przynajmniej to nazywam. Życie nie przynosiło mi ciągle nowe okazje i ja z nich korzystałem często, więc jakby przez dużą część mojego życia, pierwsze myślę jakieś koło 30 lat, to powiedziałbym, że ja miałem takie przynajmniej uczucie, że ja płynę z prądem. Na pewno moje życie nie biegło według jakiegoś planu. To nie do końca jest prawda, że ja nie planowałem. Ja miałem swój pomysł na życie, myślę, chociaż może nie do końca był uświadomiony. Rafał mówi, że nie i odczuwam negatywne skutki braku planowania. A no właśnie, o tym za chwilę porozmawiamy.
Dzisiaj planować to sprawa raczej problematyczna, mówi Iwona. Nie do końca to jest prawda, że ja nie planowałem. Jak powiedział Napoleon, szczęście sprzyja przygotowanym. Ja kiedyś pamiętam, opowiadałem mojemu koledze tłumaczowi o tym, jak to ja się nigdy nie uczyłem, czy w każdym razie rzadko do egzaminów na uczelni, czy klasówek w szkole. Znaczy czasami się oczywiście uczyłem, ale raczej się nie uczyłem niż uczyłem do nich. I mówię, że ja miałem zawsze takie szczęście, że jakoś mi tak zawsze podeszło, zawsze trafiłem to pytanie, które akurat wiedziałem. A on mówi, nie Krzysztof, ty się nauczyłeś czytać na długo, zanim poszedłeś do podstawówki, ty bardzo dużo w życiu czytałeś, ty miałeś po prostu ogólne wykształcenie większe niż powiedzmy przeciętna w tym wieku i dlatego byłeś przygotowany do odpowiadania na różne tematy i dawałeś radę jakoś tam nie zatonąć do końca. I to jest prawda. Ja też do dzisiaj mam taką cechę, że jak czegoś nie umiem, a potrzebuję umieć, to się naumiłuję od razu, więc się uczę i się staram. Więc no nie jest do końca tak, że ja tak sobie płynąłem z prądem, ale na pewno świadomie planów życiowych bardzo długo nie robiłem i rzeczywiście długo nie robiłem planów na życie, bo nie widziałem takiej potrzeby, nie miałem takiej potrzeby, takie miałem wrażenie. Dlatego tak było, że moje życie w sposób przewidywalny szło we właściwą stronę. Czyli można powiedzieć, że było w moim życiu na tyle niedużo niepewności, takiej nazwałbym to życiowej czy bytowej, bo emocjonalnej to ja bym całą jedną wielką niepewnością, co nieraz tu opowiadałem jako dziecko przemocowe. Ale moje życie się takie zawodowe, przede wszystkim zawodowe, nie wiem, finansowe, tak w miarę toczyło w sposób przewidywalny do 2008 roku, kiedy zbankrutowałem, o czym tu już nieraz opowiadałem, na fali kryzysu światowego wywołanego upadkiem Lehman Brothers i tego wszystkiego, co się wtedy stało. Straciłem pracę i zbankrutowałem osobiście, znaczy nie, znalazłem się z dnia na dzień w długach. Mówiąc zupełnie wprost, dlatego że nie umiałem, miałem niewłaściwy stosunek do pieniędzy w czasie, nie umiałem nimi zarządzać i póki one do mnie dopływały szerokim strumieniem, to było wszystko fajnie, a potem jak przestały się nagle to ucięło niespodziewanie, zrobił się problem. I po raz pierwszy w życiu na poważnie stanąłem przed pytaniem, jak będzie wyglądała moja przyszłość. Ja sobie wcześniej nie zadawałem tego pytania, ponieważ moja przyszłość sama się, że tak powiem, wykluwała w marszu każdego dnia i każdego miesiąca. I po raz pierwszy zadałem sobie pytanie, jak będzie wyglądała, jak powinna, jak może wyglądać moja przyszłość, wtedy, kiedy była najbardziej niepewna. I właśnie dlatego, że była bardzo niepewna. To ówczesne, ja wtedy po raz pierwszy spróbowałem sobie odpowiedzieć na pytanie, jak bym chciał, żeby moje życie wyglądało. Bo dotychczas ono wyglądało tak, jak tam podeszło. No podchodziło fajnie nawet, nieźle, ale już wiedziałem, że to już się skończyło, tak? I to ówczesne planowanie, totalnie amatorskie i pewnie no, nic takiego, okazało się strzałem w dziesiątkę. Ja swoje życie całkowicie przebudowałem w ciągu kilkunastu lat i to planowanie przyszłości mi się bardzo opłaciło i teraz już sobie nie wyobrażam nieplanowania przyszłości, co w jakimś stopniu może odpowiada już trochę na pytanie dzisiejszego pytaniodawcy, że tak powiem. Ale przejdźmy dalej. Ludzie podchodzą do planowania, jakby są takie dwa bieguny, takie dwie skrajności. Ja kiedyś miałem taki warsztat, jak pracowałem w GE, uczestniczyłem w takim warsztacie, to się nazywało team building, czyli budowanie zespołu i tam między innymi taki trener był i zadał nam pytanie, wyobraź sobie, że masz wyjechać na wakacje, masz nieograniczony budżet, znaczy w tym sensie, że pieniądze nie stanowią problemu, stać cię na wszystko i jak do tego podejdziesz? Ku mojemu zaskoczeniu wtedy, bo wtedy jeszcze z ludźmi nie pracowałem, więc nie wiedziałem, jak to wygląda, ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że każdy z nas, jak tam nas było, nie pamiętam, z 10 czy 12 osób, do tego podchodził zupełnie inaczej. Jedni mówili, no ja usiądę, najpierw podzwonię do biur podróży, pościągam foldery, sprawdzę w internecie, zobaczę, ile kosztuje i tak dalej, zaplanują sobie wszystko. Ja pamiętam swoją odpowiedź, ja powiedziałem, że ja spakuję, jeżeli się pieniędzmi nie muszę przejmować, to mówię, spakuję plecak, pojadę na lotnisko, wsiądę w pierwszy samolot, jaki będzie, do jakiegoś fajnego miejsca, a potem się zobaczy. I
Dzisiaj już wiadomo, że ludzie podchodzą do takich rzeczy jak planowanie, jak radzenie sobie z kryzysem i tak naprawdę wszystko, w zależności od tego, jak ich mózg działa, w zależności od tego, jakie mają preferencje co do podejmowania decyzji, radzenia sobie z ryzykiem, ze strachem i tak dalej. Więc każdy z nas, jak każdy z Was, kto mnie tutaj teraz słucha, czy będzie to oglądał z nagrania, będzie w inny sposób podchodził do tego planowania. Jedni będą chcieli ekstremalnie wszystko zaplanować i to są ci, którzy dzisiaj powiedzą, no ale to planowałem wszystko, co się rozleciało, a inni mówią pełny spontan, ja nic nie planuję, tak jakby spontan był przeciwieństwem planowania. Myślę, że nie jest. Można być mega spontanicznym, ale zaplanować to, co się da i warto zaplanować. Tak naprawdę najważniejsze jest nie to, czy planujemy, tylko w jaki sposób. Nie jest tak ważne, czy planujesz, tylko jak. Tym się różnimy. Nie różnimy się tym, czy planujemy, tylko jak planujemy. Niektórzy planują tylko na pół godziny do przodu. I teraz porozmawiajmy o tym, czy warto planować w tak niepewnych czasach na poważnie swoją przyszłość. Niektórzy powiedzą, no w niepewnych czasach to nie warto nic planować, bo i tak wszystko się może zawalić. Tak jak ci Ukraińcy, dla których ten wypasiony samochód, którym uciekli z wojny, jest dzisiaj jedynym majątkiem i to jeszcze często nie ich. Ja wrócę do tego momentu, kiedy ja straciłem pracę i zbankrutowałem i też sobie zadawałem to pytanie, czy jest sens w ogóle planować swoją przyszłość. Ja miałem wtedy 50 lat, czyli miałem takie wrażenie, że ja już mogę nie zdążyć w ogóle jakiegoś sensownego życia zbudować. Ale ja wtedy sobie pomyślałem po biznesowemu. Chyba pierwszy raz w życiu w taki sposób popatrzyłem na swoje życie, taki biznesowy. I zadałem sobie pytanie, które często zadaję sobie pytanie, kiedy mam jakąś decyzję biznesową do podjęcia. A jaką mam alternatywę do tego planowania? No bo mogę zaplanować swoją przyszłość, mimo że szansę mam, tak powiem, wieje mi w twarz, albo mogę nie zaplanować. Jak nie zaplanuję, no to będzie masakra. Więc jeżeli dzisiaj wątpisz, czy jest sens planować na poważnie przyszłość, to zadaj sobie najpierw pytanie, jaką masz alternatywę? Tutaj już Rafał odpowiedziałeś na pytanie, co przynosi brak planowania. Brak planowania według mnie przynosi wzrost niepewności. Brak planowania przynosi wzrost niepewności w życiu. Więc jeżeli mówisz, czy warto planować na poważnie przyszłość, skoro jest tak niepewna teraźniejszość, to ja ci powiem, że jak nie będziesz planować przyszłości, to będzie jeszcze bardziej niepewna. Bo oddajemy inicjatywę w życiu innym ludziom. Ja wiedziałem wtedy, kiedy zbankrutowałem i kiedy postanowiłem jednak swoją przyszłość zaplanować, że ja się znalazłem w sytuacji, w której mam bardzo niewielki margines na błąd. Nie mam w ogóle marginesu na nie robienie nic, na zasadzie posiedzę, pomyślę. Nie mogłem, bo nie mieliśmy pieniędzy na płacenie rachunków. Więc ja sobie zdałem wtedy sprawę, że nie mam miejsca na błąd, nie mam czasu na błędy, ale że to jest też moja szansa, ponieważ nigdy w życiu wcześniej nie znalazłem się w takiej desperacji. Nigdy w życiu wcześniej nie myślałem o tym, że niepewność, brak pewności jutra to jest też szansa, dlatego że to jest ogromna elastyczność, może wszystko jest możliwe. Nagle rzeczy, które wydawały się niemożliwe wczoraj, być może mogą być możliwe teraz, chociaż nie wiem jeszcze jak się za to zabrać, nie wiem jak to zrobić. Brian Tracy mówi, że nieplanowanie sukcesu to planowanie porażki. Jak nie planujesz sukcesu, to planujesz porażkę. W każdych czasach, a w niepewnych czasach jeszcze bardziej. Dlatego, że kiedy się nie planuje swojego życia, to wtedy nasze życie automatycznie stanie się częścią planów innych ludzi. A inni ludzie planują swoje życie, w których ty możesz być co najwyżej jakimś pionkiem w grze, że tak powiem. Więc tak, po pierwsze, to nie są pierwsze niepewne czasy w historii, ani nie są ostatnie. Odpukać w Polsce, mimo że niepewność gospodarcza na przykład jest bardzo wysoka, ale to ciągle jeszcze nie jest jakaś, to na pewno nie jest aż taka niepewność, jaka jest na przykład w Ukrainie.
Hania mówi, w mojej niepewności mam mnóstwo pomysłów, ale muszę siedzieć w tej sytuacji. Tak, ale już teraz możesz myśleć, jak z tej sytuacji, jak tą sytuację zmienić, jeżeli będziesz chciała ją zmienić. To nie są pierwsze ani ostatnie niepewne czasy i bywały bardziej niepewne. Drugie, niepewność czasów, niepewność w życiu pojedynczego człowieka czy w życiu społeczeństw nigdy nie trwa długo. Kiedy był ten kryzys Lehman Brothers, po upadku banku Lehman Brothers w 2008 roku, on trwał tak 2-3 lata. Mówię o takim bardzo trudnym czasie. Potem wszystko się zaczyna stabilizować i świat się zawsze stabilizuje po niepewności. Przypomnijmy sobie, jak była pandemia, jak wybuchła, jak było niepewnie przez pierwsze 7-8 miesięcy. Potem pomału zaczęliśmy już się spodziewać, co będzie dalej. To samo dotyczy wojny. Więc w ten czy inny sposób, po pewnym czasie, powstaje nowa pewność i ta nowa pewność stabilizuje życie. Dlatego trzeba pamiętać, że nie zawsze nowa pewność, która powstaje, jest lepsza od niepewności. Ja to jeszcze raz powtórzę, bo brzmi skomplikowanie. Nie zawsze nowa pewność jest lepsza od niepewności, dlatego że niepewność to jest zawsze szansa na zmianę. To jest coś, co zawsze mówię, jakbyście mieli jedną rzecz zapamiętać z tego spotkania. To jest ta jedna rzecz. Niepewność to szansa na zmianę. To czasem też konieczność zmiany, ale to jest przede wszystkim szansa na zmianę. I teraz wyobraźmy sobie, cofnijcie się pamięcią do roku na przykład 2018. 4 lata temu. Albo 3 lata temu, 2019. Gdybyście wtedy wiedzieli, że w 2020 roku w marcu wybuchnie pandemia koronawirusa, jak byście się mogli do tego przygotować 2 albo 3 lata wcześniej, albo 5 lat wcześniej, albo 10 lat wcześniej? Gdybyśmy wtedy, jakbyśmy się mogli przygotować, jakbyśmy byli dzisiaj przygotowani, gdybyśmy wiedzieli, że tak będzie. Jest takie fajne wystąpienie Billa Gatesa z 2015 roku. 2015, to jest 7 lat przed pandemią, przepraszam, 5 lat przed pandemią, kiedy on powiedział, że na tym wystąpieniu, to jest na TEDzie, więc można znaleźć na YouTubie, powiedział, że nasz kolejny globalny konflikt nie będzie dotyczył broni, tylko naszym wrogiem będzie koronawirus. Ja nawet pamiętam taki rysunek tego koronawirusa, bo on to już wtedy badał. Są kraje, i on mówił o tym, jak dokładnie, jak się należy przygotować, tak jak do wojny, do takiej pandemii. Więc gdybym ja wiedział, że będzie pandemia, no to bym na przykład zainwestował, nie wiem, maseczki, już nie mówiąc o respiratorach, czy na przykład jakbym mógł, to bym kupił akcję BioNTech, Pfizer, który potem zrobił tą szczepionkę, prawda? No, ale tego nie wiedzieliśmy akurat, chociaż jak widać byli ludzie, którzy byli w stanie to przewidzieć. Więc szczególnie w takim czasie niepewnym trzeba planować przyszłość. Szczególnie w takim niepewnym czasie. Bo w czasie, który nie jest niepewny, tak jak moje życie przez dużą, długą część, moje zawodowe życie nie było niepewne, dlatego że no, szło swoim tam trybem, wydawało się w miarę przewidywalne, dopóki mnie nie kopnęli w siedzenie w 2008. To ja nie potrzebowałem tak bardzo planować wtedy, bo to, jak zarządzałem swoim życiem z dnia na dzień, jakoś tam wychodziło. Ale w momencie, kiedy mi się wszystko zawaliło, to nie byłbym dzisiaj tu, gdzie jestem i nie mówiłbym do was o tym, gdybym wtedy nie zaczął planować, w tym najtrudniejszym czasie. A to był czas niepewny, bo był kryzys światowy, nie było wiadomo, co będzie dalej, trochę tak jak teraz. No i był zdecydowanie kryzys w moim własnym życiu. Ale jeżeli mówię, że trzeba planować, szczególnie w czasie niepewnym, to właśnie dokładnie chcę na to odpowiedzieć, Adriana. Czy uważam, że dobrze jest planować tu i teraz i to, co będzie w przyszłości? Trzeba planować trochę inaczej, bo na wiele rzeczy nie mamy wpływu i wiele rzeczy rzeczywiście może się potoczyć w sposób nieprzewidywalny. My nie wiemy odpukać, czy tutaj wojna nie dotrze. My nie wiemy, jak trudna będzie sytuacja gospodarcza. Nie wiemy, czy będą Polską rządzić ludzie, którzy wiedzą, co robią, czy nie wiedzą i tak dalej. Więc
Na pewno trzeba zacząć planować trochę inaczej. Co to znaczy planować trochę inaczej? Po pierwsze, zacząć planowanie od planowania przede wszystkim przetrwania, a potem dopiero sukcesu w drugiej kolejności. Tak jak zawsze się mówi, planuj swój sukces i tak dalej. Przed chwilą mówiłem, jak Brian Tracy mówi, jak nie planujesz sukcesu, to planujesz porażkę. Sukces może oznaczać różne rzeczy, ale jeżeli nie planujesz swojej przyszłości, to planujesz porażkę, na pewno. Więc zacząć planowanie od, w szerokim bardzo rozumieniu tego pojęcia, od przetrwania. Na przykład ja kupiłem agregat prądotwórczy, taki spalinowy, bo zakładam, że mogą być przerwy w prądzie, a moje całe życie zawodowe zależy od internetu, w każdym razie ogromna jego część. W związku z tym nie mogę sobie pozwolić na to, żebym mógł nie mieć prądu przez dłuższy czas. Zaplanuj, co się może zdarzyć najgorszego w twoim życiu, w granicach rozsądku oczywiście, a nie mówię o jakichś ekstremalnych sytuacjach. Ale jesteśmy w stanie przewidzieć, co może się wydarzyć niedobrego. Nie wiem, ktoś ma pracę i może ją stracić, jak nie ma oszczędności, no to wie, co to dla niego oznacza. Więc zaplanuj, co się może zdarzyć najgorszego w granicach rozsądku, w granicach tego, co można rozsądnie przewidywać. A potem, po pierwsze, przygotuj się na złagodzenie skutków, gdyby to się stało. I po drugie, zrób wszystko, co możesz, żeby tak zaplanować swoją przyszłość i teraźniejszość, żeby do tego nie doszło, jeżeli masz na to wpływ. Drugie, planuj to, na co masz największy wpływ. Największy wpływ mamy na przygotowanie siebie na zmiany, a dzisiaj w mniejszym stopniu mamy wpływ na resztę świata. Naucz się języka, przygotuj się do zmiany zawodu, nie wiem, przygotuj się psychologii, przygotuj swoją psychologię, swoją psychikę. Jeżeli myślisz poważnie, nie wiem, o tym, żeby wyjechać za granicę, zmienić zawód, zmienić miasto, zmienić związek, nie wiem, cokolwiek, to przygotuj się do takiej zmiany, dopóki jeszcze możesz. Niepewność to jest też czas na zweryfikowanie tego, co naprawdę jest dla nas ważne. To jest ultra ważna rzecz. Jest druga, jedyna rzecz, którą bym chciał, żebyście zapamiętali z tego dzisiejszego wieczoru. Niepewność to jest czas na zweryfikowanie, co jest dla mnie naprawdę w życiu ważne. I planowanie dalszej przyszłości w tak niepewnych czasach powinno się koncentrować przede wszystkim na tym, co jest dla mnie ważne. Arabowie mówią, że kiedy Allah chce ci dać prezent, opakowuje go w problem. No ta niepewność obecna, obecnych czasów jest takim opakowaniem problemu, który może nam, trochę tak jak mnie wtedy, kiedy zbankrutowałem i życie wepchnęło mnie w desperację z dnia na dzień, nie czułem się do tego gotowy w ogóle, ale postanowiłem temu odpowiedzieć, postanowiłem się nie przewrócić, tak? Jak pracuję z moimi klientami coachingowymi, to mam wrażenie, że najważniejsze pytanie dla wszystkich ludzi, z którymi pracowałem i pracuję, to jest pytanie, co jest dla mnie naprawdę w życiu ważne. Jak to wiesz, to jesteś w stanie zaplanować swoją przyszłość na poważnie, nawet w bardzo niepewnych czasach, dlatego, że zaplanujesz w granicach możliwości człowieka zadbanie o to, co dla ciebie jest naprawdę ważne. To są różne rzeczy dla różnych ludzi. Dla jednych to jest bezpieczeństwo finansowe, dla innych to jest niezależność osobista, dla jeszcze innych to jest związek i obecność kogoś bliskiego. To są wszystko rzeczy, które dla nas mogą być bardzo ważne i całe życiowe plany w tak niepewnych czasach powinny się na tym koncentrować. Bo plany oparte na budowaniu wielkiego biznesu i tak dalej, to wiecie, to w tak niepewnych czasach właśnie może być z tym problem. I jeszcze jedna rzecz chciałem powiedzieć wszystkim, którzy zastanawiają się, czy warto na poważnie planować przyszłość w tak niepewnych czasach. Nie odkładaj życia na później, bo możesz nie zdążyć. Życie jest tu i teraz, dziś wieczorem. Teraz jest naprawdę, teraz jest rzeczywistość, więc nie zostawiaj tego życia samemu sobie, bo na pewno stanie się częścią planów innych ludzi, którzy nie przestają planować w żadnych czasach. I ciebie wtedy w tym nie będzie. I pierwsza rzecz, do której zachęcam, żeby zrobić po dzisiejszym live'ie, to jest zadać sobie dwa pytania. Właściwie trzy, ale to jest tak naprawdę dwa i pół. Pierwsze pytanie i pół. Pierwsze pytanie. Jakie trzy rzeczy mogą pójść u mnie nie tak
przez następny rok albo dwa. Takie ważne życiowe rzeczy. Jakie ważne życiowe rzeczy mogłyby pójść bardzo nie tak w moim życiu? I ponieważ to było pierwsze pytanie, pierwszej pół jest, co mogę zrobić, żeby tego uniknąć? Albo przynajmniej zmniejszyć to zagrożenie. I drugie pytanie, które sobie koniecznie trzeba zadać, jak już sobie zadamy to pierwszej pół, co wybieram na swoją ambicję na następny rok, na następne 12 miesięcy, od teraz poczynając. Co wybieram na swoją ambicję, do czego chcę dążyć, jaki cel chcę osiągnąć przez następne 12 miesięcy, jeżeli wszystko pójdzie super. Bo może pomimo niepewności tych czasów wszystko pójdzie super, czego Wam bardzo życzę i sobie. I szkoda by było zmarnować rok, który i tak minie, i za rok powiedzieć sobie, kurczę, trzeba było się nie przejmować tym, że jest niepewnie, tylko zaplanować, bo tak to mam rok w plecy, a tak możesz mieć rok do przodu. Kochani, jeżeli chcecie mi podziękować za tego live'a, uważacie, że to ma sens, co ja tu opowiadam i warto to usłyszeć, to jak zawsze proszę, udostępnij to na swojej ścianie, swoim znajomym, którzy być może nigdy mnie nie słyszeli, a czasem człowiek usłyszy jedno zdanie, dwie kropki się w głowie połączą i nagle tam, gdzie była przed chwilą ściana, nagle otwiera się przestrzeń, bo widzimy, że nie jesteśmy w pułapce. I jak zawsze zapraszam Was za tydzień na 21. No i co? Planujemy przyszłość na poważnie. Najlepszego.